Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Dziś Jezus udziela nam ważnej przestrogi. Istnieje taka pokusa, która namawia nas, abyśmy przypodobali się światu. Niestety pokusa ta trawi również nasze chrześcijańskie środowisko. I to nie tylko społeczność protestancką czy prawosławną, ale również coraz mocniej i katolicką. Świat żyje wartościami sprzecznymi z duchem Ewangelii, często antychrześcijańskimi, a nawet antyhumanistycznymi. Próba wchodzenia w dialog z ludźmi przesiąkniętymi mentalnością antychrześcijańską musi się skończyć pójściem na kompromis, którego konsekwencją jest wypaczenie Ewangelii. I właśnie przed tym ostrzega nas dzisiaj Jezus. Nie można prowadzić dialogu z ludźmi złej woli. Można go, a nawet trzeba go prowadzić z ludźmi dobrej woli, tymi, którzy poszukują prawdy. Musimy nauczyć się patrzenia na każdą ideologię przez pryzmat dobrej nowiny i przyjmować jedynie to, co jest spójne z Ewangelią Jezusa Chrystusa, a odrzucać wszystko to, co jest z nią sprzeczne. Nie możemy iść na żaden kompromis, ponieważ w przeciwnym razie zatracimy swoją tożsamość, utracimy smak, jak mówi Jezus. Niech nasza mowa będzie tak, tak i nie, nie. Każde słowo próbujące pogodzić chrześcijaństwo z tym, co niechrześcijańskie, albo wręcz antychrześcijańskie, stanie się trucizną, która będzie nas powoli zabijała. Niektórzy posuwają się nawet do tego, że Ewangelią próbują uzasadnić swoje antychrystusowe poglądy, spychając w ten sposób wielu ludzi z drogi zbawienia na manowce hedonistycznego życia. Takie zabiegi są o tyle niebezpieczniejsze, że ulegają im całe środowiska wiernych Kościoła. Bądźmy uważni, zapuszczajmy korzenie głęboko w Ewangelię, a wszystkie idee i pomysły sprawdzajmy z nauką Chrystusa, czy aby na pewno to, co chcemy przyjąć, pochodzi od Chrystusa, czy może raczej od antychrysta.